Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do obejrzenia spektaklu. Najpierw jednak kilka słów o autorze sztuki. Aleksander Fredro to patron roku 2023. Uważany jest za najwybitniejszego polskiego komediopisarza epoki romantyzmu. Żył na przełomie XVIII i XIX wieku i przeżył 83 lata. W tym czasie napisał m.in. 10 znakomitych komedii, a tematykę jednej z nich dzisiaj Państwu przybliżymy. Akcja Zemsty toczy się w XIX wieku na zamku, który podzielony jest na dwie części murem. W jednej z nich mieszka cześnik Maciej Rokusiewicz, schorowany stary kawaler i zubożony szlachcic. Człowiek o wybuchowym, porywczym charakterze. Jego ulubione powiedzonko to Mociu Panie. Jest on prawnym opiekunem bratanicy Klary, właścicielki połowy zamku, tej, w której mieszka ona, cześnik i podstolina. Pomieszkuje w tej części również Papkin, który jest gadatliwym samochwałą. Opowiada bójdę o swym życiu, w czym odbija się jego prawdziwe oblicze, podszytego tchórzem chwali więtym. Druga połowa zamku należy do rejenta Milczka, który mieszka w nim wraz z synem Wacławem. Milczek, jak już samo nazwisko wskazuje, jest osobą małomówną. Jest również skryty, opanowany, zawzięty i sprytny. Nie liczy się ze zdaniem innych. Udaje pobożnego. Często składa ręce na znak pokory i powtarza kwestie. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Cześnik i Milczek żyją w ciągłym sporze. Nowa awantura wybucha, gdy rejent najmuje murarza do naprawienia muru granicznego, na co Cześnik absolutnie się nie zgadza. Uważa bowiem, że mur powinien być taki, jaki został kupiony i wysyła babki na by ten przegonił murarzy. Ostatecznie grozi użyciem tupelczówki, by odstrzelić rejentowi głowę. Woła zatem, hej Germas, daj gwintówkę, niechaj strzelę w tę makówkę. Ale to nie koniec tej historii. Po skończonej awanturze rejent zasiada w swym pokoju przy stoliku, przesłuchuje murarzy i pisze skargę na cześnika za ich rzekome pobicie. Murarze jednak nie są za bardzo przekonani o doznanej krzywdzie. Rejent, by dobyć swego, wręcz wymusza na nich oskarżenia, jako że zostali pobici i odnieśli rany. W ogóle nie zważa na ich nieśmiałe protesty. Mój majstruniu, mów ci śmiało, opiszę mi sprawę całą. Każdy kułak spieniężymy, że was bito, wszyscy wiemy. Niekoniecznie. Bili przecie, mój majstruniu. Niewyraźnie. Czegóż jeszcze wam nie stało, bo machano dosyć raźnie. Podstuknięto tam coś mało. Cóż tam na to skarży się chce? Lecz kto szturka, ten nie łechce. A? Pewne. A więc bije? Oczywiście. Komu kije? Porachują kości w grzbiecie. Ten jest bity, wszak to wiecie. A kto bity, ten jest zbity. Co? A, dobrze pan powiada. Ten jest zbity. Więc was zbili. To rzecz jasna, moi mili. Tak, już jakoś tak wypadał. Skaleczyli? A broń Boże. Nie, serdeńko? Nie. Przecie, znak drapnięcie. Znajdzie może. A drapnięcie, pewnie wiecie, mała ranka, nic wielkiego. Znaczy? Mała, wielka, innymi słowy, rana wszelka. Skąd pochodzi? Niby z tego? Z skaleczenia. Znaczy? Mieć więc ranę tyle znaczy, co mieć ciało skaleczone. Że zaś raną jest drapnięcie, więc zapewnić może w święcie, że jesteście skaleczeni. Przez to chleba pozbawieni. O, to znowu. Pozbawiony jesteś, bratku. Ni z przyczyny. Już ci nie dam okruszyny. Zatem skaleczeni. Przez to chleba pozbawieni. Z matką, żoną, czworgiem dzieci. Nie mam dzieci. Nie mam żony. Co? Nie macie? Nic nie szkodzi. Mieć możecie. Tacy młodzi. Ha! Tak, prawda. Akt skończony. Teraz jeszcze zaświadczycie, żem nastał na me życie. Stary cześnik, jak dyszałem, strzelał do mnie. Nie widziałem. Wołał strzelby. Wołał wprawdzie gwintówki, lecz chciał strzelać do makówki. Do makówki, do makówki. No, no, dosyć tego będzie. Świadków na to znajdę wszędzie. Nie brak świadków na tym świecie. Teraz chodźcie. Bliżej, bliżej. Znakiem krzyża podpiszecie. Michał Kapar. Tak, tak. Maciej Miętus. Pięknie!
za ten krzyżyk będą grosze, a Cześniczek z żółci pęknie. No i pokornie teraz proszę. Cześnik wszystko będzie płacił. Jakoś, panie, to nieładnie. Byleś wasze nic nie stracił. Pracował. Idźże z Bogiem, bo się poznasz z moim progiem. Zabata każdy powie. Idź serdeńko, bo cię trzepnę. Ale przecie. Bądźcie zdrowi, dobrzy ludzie. Bądźcie zdrowi. Szapkę przedam. Pas zastawię. A Cześnika stąd wykurzę. Będzie o tej sprawie na Wołowej pisał skórze. Lecz tajemne moje wieści, jeśli wszystkie z prawdą zgodne, tym, czym teraz serce pieści, najboleśniej go ubodnę. W niedługim czasie rejon słowa dotrzyma. Cześnik oświadczy się bowiem pod Stolinie, a ona zgodzi się za niego wyjść. Tylko czy wierna mu będzie i jaką rolę odegra tu rejent, o tym już za chwilę. Papkin tymczasem prosi Klarę o rękę, mając nadzieję na pomyślną odpowiedź. W sposób pompatyczny przedstawi uczucie, jakim darzy panienkę, co na niej właściwe wrażenie nie zrobi, a nawet skłoni do zżartowania sobie z Amanda. Klara niby goni się na zaręczyny, ale i przypomina, że w dawnych czasach, zanim rycerz oświadczył się damie, dokonywał wielkich czynów, by zakwit sobie z niego wymyśla niełatwe zadanie. Córuś moja, dziecię moje, co ciebie szepcze? Pani matko, dobrodziejko, kotem mleko chłepcze. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łosko. Córuś moja, dziecię moje, co u ciebie sztuka? Pani matko, dobrodziejko, kotem myszki szuka. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łoskot. Córuś moja, dziecię moje, czy ma ten kot nogi? Pani matko, dobrodziejko, i srebrne ostrogi. Oj kot, pani matko, kot, kot, narobił mi w pokoiku łoskot. Stają ścianką niedopłynna, już jem bliski był zwiętnienia, gdy twe oko wszystko zmienia. Oby kiedyś dały bogi, nim czas raźniej machnie kosą. Był twym żarem, był twą rosą. Tak słabnego dostać męża, jest zaszczytem białogłowy. Ale każdy dziś młodzieniec, miłosnymi, czcimy słowy, zwykł przeplatać ślubny wieniec, trudno zawsze dawać wiarę. Czyż nie wierzyć, wielkie nieba, że się kocha piękną Klarę? Czyliż na to przysiąg trzeba? W dawnych czasach rycerz prawy, lubo spaczał krwawe boje, nim oświadczył miłość swoje. Ku czci drogiej swojej kochanki, w turniejowe wjeżdżą szranki i dopiero ich się skłonił, błagał, aby sercu miła, kochać mu się pozwoliła. Gdzie na skale gród kamienny, gdzie działami mur przemienny, gdzie bagnetów ostre wały, tam był Papkin, lew zuchwały, strzelec boski, rębacz jabi, jęk, szczęk, śmierć dokoła, matka płacze, dziecię kwili, ale spada moje ramię, ci co żywi, już nie żyli. Przepad zapał z grozokrwawy, ale widzisz, dość mam sławy, brak mi tylko pozwolenia, bym fortunnych stanął rzędzie, których celem Klara będzie. Więc zezwala. Przyjmij śluby. Hola, teraz lata próby. Z nich dowody posłuszeństwa, wytrwałości i śmiałości. O królowo wszechpiękności, ornamencie człowieczeństwa. Powiedz, w ogień skocz, Papkinie, a twój Papkin w ogniu zginie. Nie tak srogie me żądanie, lecz powtarzam waszmość panu. Posłuszeństwa, wytrwałości i śmiałości żądam próby. Każdej znajdę powód próby. Posłuszeństwa chcąc dać miarę milczeć, trzeba 6 miesięcy. Nic nie gadać? Tak, nic więcej. Wytrwałości zaś dam wiarę, gdy o chlebie i o wodzie. Tylko przemóg, niezbyt długo. Rogi dni 6. Jestem robię, ale zawsze w końcu. W oddalonej stąd krainie jadowity potwór słynie. Najmężniejszym trwogą bywa, krokodylem się nazywa. Niech go schwyci i przystawi, moje oko nim zabawi. Bom ciekawa jest nadmiarę, widzieć żywą tę poczwarę. A kto spełni, co ja każę, ten powiedzie przed ołtarze. Tego tylko będę żądał.
krokodyla. Tylko tyle. Co za koncept u kaduka. Padną w głowie krokodyle, bo dziś każda zgrozy szuka. Dawniej młoda panieneczka czule rzekła kochankowi: daj mi, luby, kanareczka. A dziś każda swem powie: jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi, luby. Tymczasem Cześnik w kontynuacji kłótni o wór zamierza wyzwać rejenta na szable. Wybiera sobie na posła Papkina, któremu schlebia i wychwala pod niebiosa jego tęgą głowę i wymowę. Papkin mocno broni się przed tym poselstwem. Dopiero obietnica pełnej sakiewki go do tego przekonuje. Wyrusza więc do części zamku na rozlitą Miliczka. Wchodzi ostrożnie, nieśmiało, spodziewając się widocznie jakiejś nieprzyjemności. Tymczasem zostaje uprzejmie przywitany przez gospodarza i ugoszony lampką wina. Nabiera wtedy pewności siebie i wręcz nieuprzejmie zwraca się do gospodarza. Uległe zachowanie Miliczka to jednak tylko pozory. Gospodarz nagle zmienia ton, grożąc, że każe sługom wyrzucić go przez okno. Papkin opanowuje się i staje uległy. Jąkając się, wyjawia cel swojego przybycia. W odpowiedzi otrzymuje list adresowany do Raptusiewicza, a następnie zostaje wyrzucony. U Miliczka dowiaduje się także, że Postolina przybywa w zamku rejenta i zamierza zerwać zaręczyny z Cześnikiem, by wyjść za mąż za Wacława. Papkin wraca do Cześnika, nieco poobijany, ale swym zwyczajem opowiada, jak to natarł uszu rejentowi. Cześnik gani Papkina za kłamstwa i niecierpliwie czeka na wieści. Słysząc, że sługa częstowany był winem, sugeruje, iż pewnie zatrutym. Na te słowa Papkin wpada w panikę. Już ktoś wewnątrz pali, już ktoś go biecze, dobitnie zaczyna odczuwać oznaki zatrucia. Dopiero po chwili dobywa list, z którego Raptusiewicz dowiaduje się o zdradzie Podstoliny. Cześnik w ogromnej złości postanawia zemścić się na rejencie. Zrozpaczony Papkin maca się w brzuchu, wierząc w to, że został otruty. Rzuca się na krzesło w przyczynie chodzącej śmierci i zaczyna spisywać swój testament. Tymczasem Cześnik pada na nowy pomysł. Postanawia zwabić Wacława do siebie przy pomocy sfałszowanego listu od ukochanej Klary, a pisać pod dyktando ma służący Wyndarski. Siadaj, Waśniu. Zmacaj pióro. Będziesz pisał po moim słowie. Stawiam tytuł niezbyt skoro. Właśnie damskiej trzeba ręki. Dobrze będzie. Teraz trzeba pisać właśnie jakby Klara do Wacława. O! Cóż o! Jaśnie panie, wszak to despyt dla niej. Co się waszy się o to pyta? Zmaczaj pióro, pisz i kwita. Tylko że to... na czym panie? Aby udać, trzeba sztuki. O wybrednie, bania Luki, to miłosne świegotanie. Jak tu zacząć? O czym panie? Z tym afektem ulubionym. Ho, ho! Jak do żony! A tu trzeba pół ćwierć słowa, ni tak, ni siak, niby owa. I chciałaby, i boję się. Pisz właśnie. Bardzo proszę. Co to jest? To? Nieduże, kapity, jaśnie panie. Wy? To kreska. Gdzie dwa brzuszki? Jeden w spodzie, drugi w górze. Cóż u czarta, ta jest duże? E? By duże? To pomyśli, może zgadnie. No, no, pisz właśnie, a dokładnie. Bardzo proszę. Mocium panie, me wezwanie. Mocium panie, wziąć w sposobie. Mocium panie, wziąć w sposobie, jako ufność ku osobie. Mocium panie, ważność pana, która lubo mało znana. Która lubo mało znana. Cóż to jest? Żyd, jaśnie panie, lecz litery go przyrobię. Niech mi jeszcze kropla skapnie do dzietrzebne, tak łapiasz proformę wspomnisz sobie. Czytaj właśnie. No, jak tam było? Bardzo proszę, mocim panie, mocim panie me wezwanie, mocim panie wziąć w sposobie, mocium... Niech cię czarci chwycą, z taką pustą mózgownicą. Mocium panie cymbał pisze? Jeśli panu własne słowo. Milcz właśnie, przepisz to de novo. Mocium panie opuść wszędzie. Tylko wokół trudno będzie. Pisz de novo, pisz powiadam. Mózgu wełbie za 3 grosze. Siadaj, siadaj mówię. I powtarzaj. Bardzo proszę. Moć. Moć. Co moć? Cóż moć znaczy? Z tym hebesem nie pomoże. Trzeba zrobić to inaczej. Nawet lepiej będzie może, jak wyprawię doń pachole. Z ustną prośbą. Tak, tak wolę.
Do pokoju wchodzi Klara. Papkin wyznaje jej, że został otruty i dlatego, choć bardzo by chciał, to nie może jej przynieść krokodyla. Ma jednak dla niej i dla innych sobity zapis w testamencie. Papkin prosi także, by jego wierzycielom żadnych długów nie płacili, gdyż wspaniałomyślnie chce zostawić im po sobie jakąś pamiątkę. Małe myśli, ty bogini, o ty jedna litościwa, pasmo życia wiatr przerywa, ale serce jakby skrzyni. Miłość kto wie, zawsze kryje. Cóż się stało? Już nie żyję. Byłbym przywiózł krokodyla, byłbym zyskał twoją rękę, lecz ostatnia przyszła chwila, dziś rycerską kończę mękę. Stracił zmysły do ostatka. Ten testament wręczę tobie. Racz posłuchać, jakby matka, i zapłakać w tym grobie. Ja, Józef Papkin, syn mego ojca, Jana Papkina. Jan mu było. Będąc zupełnie zdrów, na ciele i umyśle, ale nie mogąc wiedzieć, kiedy umrę, oczywiście, bo jestem otruty przez rejenta Milczka w lampce wina, Robię ten testament, czyli ostatnie rozporządzenie mojego ruchomego i nieruchomego majątku. Nieruchomym rozporządzać nie mogę, bo go nie mam. Nie mogę. Ruchomości zaś rozdaję. Tej, którą zawsze kochał, czcił, uwielbiał i ubóstwiał. Jaśnie wielmożnej Klarze daruję angielską gitarę i rzadką kolekcję motyli, będącą teraz w zastawie. Artemizę. Cześnikowi dać ją chciałem, ale teraz przemazałem. Artemizę dostanie najdzielniejszy rycerz w Europie pod warunkiem, aby pomnik postawił na mym grobie. Zresztą ruchomości chcę być pochowany. Jaśnie wielmożnego cześnika zaś i jaśnie wielmożną starościankę jako egzekutorów testamentu suplikuję, aby moje wszystkie długi, jakie się tylko pokażą, nie płacili, gdyż chcę przez to braciom moim różnego stanu i wyznania zostawić po sobie pamiątkę. Józef Babkin na tytuły miejsca nie ma. Weź więc, co tu wyryto, niech twa pamięć wiecznie trzyma. Klara zapewnia Babkina, że otruty być nie może, bo Milczek na taką zbrodnię by się nie otwarzył. Cześnik tymczasem, by zemścić się na rejencie, nieoczekiwanie dla Wacława godzi się na jego ożenek z Klarą. Co więcej, pospiesza młodych, mówiąc, że w kaplicy czeka już na nich pleban. Młodzi oczywiście nie mają nic przeciwko temu i biorą ślub. Tymczasem do zamku Raptusiewicza przybywa rejent, gdyż ten nie stawił się na pojedynek. Docierają do niego odgłosy wiwatujących gości. Cześnik, wchodząc do komnaty, spostrzega rejenta. Postanawia jednak, że w jego domu głos głowy sąsiadowi spaść nie może. W wyniku całej tej sytuacji cześnik podaje rękę rejentowi i wygłasza słowa, których wcześniej za żadne skarby by nie powiedział. Bądźmy panie, z nami zgoda. Tak, to już koniec historii dwóch spaszczonych sąsiadów. Warto jednak wspomnieć, że Aleksander Fredro, pisząc zemstę, posiłkował się autentyczną historią. W zamku, w którym zamieszkał po ślubie, znalezione zostały dokumenty, z których jasno wynikało, że zamek ten podzielony był pomiędzy zwaśnionych Piotra z Dąbrowicy Fireja, właściciela zamku dolnego, i Jana Skotnickiego, do którego należał zamek górny. Sąsiedzi toczyli spór. Powiedz Skotnicki rynek kierował na część Fireja, a Firej napadł na murarze naprawiających mur, przy okazji niszcząc owe rynny. Sprawa trafiła do sądu. Spór został zażegnany dopiero po ślubie wojewódzca Piotra Fireja z kasztelanką Zofią Skotnicką. Perypetie bohaterów zemsty przypominają zatem do złudzenia prawdziwą historię, która rozegrała się w XVII wieku.
zielony. Ja jestem, słuchajcie, pod ogromnym wrażeniem. I scenografia, i wasze stroje, i to, że tyle trudnego według mnie tekstu jesteście w stanie zapamiętać. Serdecznie wam dziękuję za wystawienie tejże sztuki. Liczę na to, że będziemy mogli jeszcze nie raz zobaczyć was w różnych, prawda, rolach, bo to, że angażujecie się w teatralną przygodę w tejże szkole, świadczy o tym, że nie tylko to takie przyrodniczo-matematyczne wykształcenie w was grzemie, ale również, że macie coś w sobie z takiego humanisty, człowieka pewnie renesansu. Godzi jednocześnie matematykę, przyrodę, jak i również występ. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Dziękuję również pani Anecie Boryń. Dziękuję pani Dorocie Zdzielak za przygotowanie jakże pięknej uczty. Ja z każdym razem, kiedy jestem tutaj, opuściłem jedno oczywiście, tak, odnośnie pani Marii Konopnickiej. Niestety obowiązki nie pozwoliły mi wtedy uczestniczyć w tymże spektaklu, a prapremiery niestety już nie było, tak. No trudno. Jestem z każdym razem, kiedy przybywam tutaj do świetlicy i mogę uczestniczyć w tego typu sztukach, jestem pod ogromnym wrażeniem z uwagi na to, że każdy kolejny raz jest lepszy, więc zastanawiam się, co to będzie, jak spotkamy się po raz kolejny, a biorąc pod uwagę, że młodzież chce uczestniczyć w tego typu imprezach, no to może warto by było pomyśleć o jakiejś profesjonalnej scenie. Tak, prosimy o to. Bo wiecie, myślenie to nic nie kosztuje tak naprawdę. Także myśleć sobie możemy. Ja będę przypominać. O myśleniu. Tak. I działaniu. I działaniu. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Samych sukcesów w dalszym, prawda, angażowaniu się w aktyw biblioteczny, który zawsze wspiera nas tutaj w postaci tego typu duchowych atrakcji. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.